chciałam wstać o 4 rano. Ale to nie jest trudne, gdyż harcerstwo to dla mnie wielkie znaczenie ma. Te poranne wstawanie to tylko sprawia przyjemność. Pierwszy raz znajomi są rajdowcy z Polski i tylko zaczęłam chodzić do harcerstwa i od razu mój pierwszy bieg był sztafeta. To niesamowite uczucie. I to pokazuje, że jestem Polką tutaj, na Litwie. Życzę wam, kochani, wspaniałego święta, by właśnie biegnąc z Łowa aż na Rossę do matki i serca syna, by dzisiaj w każdym z was zapłonęła gorętsza miłość do Polski i żeby też na Wileńszczyźnie młody człowiek z dumą przyznawał się, że jestem Polakiem, że jestem Polką. Naprawdę, te 67 kilometrów to nie jest tak dużo, a dziś przecież prawie ponad 300 osób bierze udział w 17. sztafecie niepodległości. Harcerze i harcerki, na cześć marszałka Józefa Piłsudskiego! Czuj! 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 Spocznij. I ruszamy! Jak 2 lata temu wystartowałem od razu na pierwszym etapie z samego Żulowa. Jeszcze do towarzystwa dali mi kilku takich chłopaków, sportowców, że jak dociągnąłem do końca, a wstyd się przyznać, że już trzeba schodzić. Jak dociągnąłem do końca, to byłem półżywy. Padłem tam na tylnych hotelach w autokarze i myślałem, Panie Boże, jak dowiozą mnie żywego do Wilna, to będzie sukces. Ale potem jakoś tak odeszło powoli. Jeszcze parę etapów przebiegłem. Dzisiaj z kolei znowu udało mi się na pierwszym etapie, ale już tym razem nie tacy wyczynowcy na pierwszym etapie byli, więc taka rozgrzewka wypadła bardzo udana. Nikt tam nie będzie biegł z tyłu i mówił, że musisz jeszcze. Każdy biegnie według swoich sił. Spróbować na pewno warto, choćby jeden raz 100 metrów przebiec i poczuć ten smak, kiedy trzyma się w ręku flagą polską, albo litewską, albo papieską i biegnie się, a szczególnie milia jest biegnąć przez jakieś miejscowości, w których zamieszkuje większość Polaków. No, chyba to robi wrażenie. Już po raz 10 biegnę na tej sztafecie bez żadnej przerwy, czyli każdego roku uczestnictwo w sztafecie jest ważne, bo się poszerza spektrum wiedzy historycznej. Młodzież może usłyszeć i dowiedzieć się o takich tematach, których w szkole nam nie wykładają po prostu. Siadacie, chłopcy, wsiadacie, wsiadacie! Karolina! Jeszcze raz proszę, nic przez siłę, okej? I jedziemy dalej. Dobrze, będzie za chwilę następny autokar. Już jesteśmy na moście w Podbrodziu, bardzo pięknie. Z innego to most, no i bardzo rzadko.
też rajdowcy, którzy przyjechali tutaj, my mamy takie wsparcie, że nie tylko my robimy coś takiego dziwnego, że jest bieg, nie? Że oni też siadają na te motocykle i jadą, pomimo że jest zimno i tak dalej. To, no, to czasem bywa tak, że skoro jesteśmy z Litwy, to nikt nie uważa nas, że tak do końca jesteśmy tymi Polakami, nie? Że Litwini, no ale jednak jak się tak spotka, wiadomo, że to są nasi, że to jest jakieś pokrewieństwo też dusz. Zostaliśmy zaproszeni i przyjechaliśmy, również motocyklami, mimo tego, że wielu się zastanawiało, czy nie będzie to zbyt duże wyzwanie dla nas. Przypomnijmy sobie całą tradycję banderii, asysty konnej. W tym momencie te konie mechaniczne, nie ma żadnego jakiegoś dysonansu, to tylko trzeba chcieć. Ja tak od dosyć dawna chciałem już w tej sztafecie biec, ale zawsze to pisali, że harcerze organizują coś tam. No to ja już się do harcerzy nie pchałem. Dopiero 2 lata temu jakoś tak wyraźnie było w ogłoszeniu napisane, że zapraszają wszystkich chętnych. To się odważyłem, zgłosiłem. No mnie bierze to hasło biegnij dla Polski. No i tak sobie biegnę, żeby ten dzień jakoś w sposób szczególny uczcić. No nie wiem, takiej innej imprezy, gdzie młodzież tak, no, tak licznie może się zebrać, no i uczestniczyć i jakoś tak bardziej wyjątkowy sposób uczcić święto 11 listopada, aby no, pokazać, na co się stać i takie coś, no to wiem, no, uważam, że to jedyna taka impreza. Niesamowite. Tak jest, gostyło autokar, wszędzie motocykliści. Cudownie jest. Zawsze było śnieg, zimno, teraz jakoś pogoda idzie w lepszą stronę. To był 2002 rok, moja druga sztafeta, kiedy biegliśmy w śniegu po kostkę, nie drogą, ale prawie w rowie, bo było tak ślisko i tak zimno, że po prostu no, musieliśmy walczyć o takie kilometry, żeby ktoś nogę nie złamał by, czy coś. Nie pada, to jest ważne. Śniegu nie ma i lodu, dzięki temu bezpieczniej. Jest wysiłek wynikający z tego, że jest rzeźko. Asystowaliśmy w sztafecie. Pomimo tego, że jechaliśmy 10 na godzinę, to czuliśmy się tak jak wczoraj, kiedy jechaliśmy 90. Taka grupa. Przecież jeszcze w tym roku miała też bieg sztafetowy Wilno-Wadowice. To był dopiero wyczyn sportowy, prawda? Tam to było fantastycznie dla mnie. I naprawdę było trudno, gdyż w nocy biegliśmy i w dzień, a tam pogoda była bardzo straszna, gdyż deszcze, jeszcze raz deszcze. Biegniesz, na ciebie z góry pada, jeszcze samochód jedzie, jeszcze na ciebie oblepie. A czasami nawet było, że w ten moment była jakaś powódź i czasami biegniesz, a tobie normalnie po kostkę wody, troszkę więcej. Lecz gdy przybiegliśmy do Ładowic, gdy już przyszliśmy do tego kościoła, po prostu otrzymaliśmy taką satysfakcję, że zrobiliśmy to. Gdy pokonaliśmy pół drogi, byliśmy wszyscy takie załamani, że po prostu bardzo trudno było. I chociaż jestem sportowcem, ale wszystko jedno, ja się źle czułam, no nie wyobrażam, co inni czuli. Pierwszy raz. Bardzo czekałam tego święta. Bardzo nerwowałam się, że nie zmogę, no, jak wszyscy biegają. Ja taka maleńka i no, nie pozwalam jakby pobiegnąć.
Jak dojeżdżamy do kościoła Piotra i Pawła w Wilnie, to już potem wszyscy razem wysiadamy z autokarów. Jest taki wspólny, co prawda takim truchcikiem, lekkim bieg, ale już tamten wspólny bieg na Rosję. Poprzez noszenie tych koszulek biało-czerwonych, bieganie w Wilno z flagami biało-czerwonymi, uczy, że nie trzeba się wstydzić, że jesteś Polakiem, bo to są twoje korzenie, tak? Biegło się bardzo fajnie, pomimo że oczywiście trudno, bo wiatr trochę jest i zimno, ale naprawdę cudownie się biegnie, szczególnie kiedy ma się znajomych i można czasem coś zagadać. Metry tak szybko mijają, że rzeczywiście biegnie się o wiele lżej. Bardzo się cieszę, że o wiele więcej jest osób. Fajnie popatrzeć, jak taki dużo ludzi za nami biegnie. To jest naprawdę fantastyczne. Oni mają tą flagę, która ma długości 123 metry i nawiązuje właśnie do ilości lat rozbiorowych, prawda? Kiedy już dobiega się Rosji, kiedy niesie się tą flagę 123 metry długości, kiedy na Rosji już są zgromadzeni ludzie, którzy przyszli na te główne uroczystości. Człowiek żyje, że on jest Polakiem i to nie wstydzi się tego pokazać. To uważam, że tylko z powodu takiego uczucia, tego niesamowitego, warto uczestniczyć, żeby to poczuć. Sztafeta to jest taką praktyczną szkołą niepodległości, żeby to święto nie było jakieś takie z podręcznika, żeby nie było takim świętem dla historii, nie? Bo tak mama powiedziała, bo tak tata powiedział, czy dziadek coś tam opowiadał, ale dzieci biegną i przez ten wysiłek z tą biało-czerwoną flagą przybiegają tutaj z tą radością ducha, że oni pokonali te kilometry, że od miejsca narodzin marszałka przybiegli tutaj i przynoszą to światło. Bo tak naprawdę to była ogromna nadzieja, kiedy odzyskaliśmy niepodległość. I teraz te dzieci na żywo znowu przeżywają tą nadzieję. Jesteśmy w dniu 11 listopada po raz pierwszy. Już się pojawiają głosy, że chyba nie ostatni. Trudno jest mówić o wrażeniach. Tutaj można przede wszystkim mówić o emocjach. One są bardzo mocne. I to jest takie z jednej strony budujące, a z drugiej strony wzmacniające, pokazujące, że warto na przykład przyjechać do Wilna 11 listopada. Kto z was opowie, co tutaj się dzieje? Dzień Niepodległości Litwy. Polskie! Dzień Niepodległości Polskie. A wy skąd przyszliście? Czarnego Boru. Szkoła? Szkoła średnia imię Świętej Urszuli Ledochowskiej. A co wy tutaj robicie? My przyszli zapalić znicze. Przyszli zapalić znicze, patrzeć jak... I jeszcze nalej motocyklistów, kto będzie jechać? Rajd. Rajd, tak? A jak wiecie, a wy jak wyrośniecie, to co będziecie robili w tym dniu? Jak już będziecie dorośli, to będziecie mogli mieć motocykl? To... Będę mować flagę. Polska, litewska.
by było, gdyby te dwa narody znowu tak się połączyły. Może nie chodzi mi o granice, tylko tak mentalnie, bo kiedyś przecież Polacy, Litwini braćmi byli, teraz jakiś taki głupi podział zaczął i jakieś, nie wiem, nienawiści czy coś takiego. A byłoby bardzo fajnie, gdyby tak wszyscy razem, bo jednak Józef Piłsudski urodził się tutaj. Byłoby fajnie, gdyby Litwini na przykład też zaangażowali się. Oczywiście my byśmy na pewno bardzo chcieli. Jeżeli przeszkadza im nasza wspólna tradycja, to ich problem. My nie mamy problemu z tym, żeby mówić o tym, że Rzeczpospolita była i z Litwy, i z Polski, i z korony. Pogoń i orzeł razem. Dojrzeliśmy już do tego dawno, natomiast zapraszamy braci Litwinów do tego samego.